Kolejni przemytnicy migrantów zostali zatrzymani pod Podlaskie. Policja zatrzymała kolejnych 5 przemytników nielegalnych migrantów. 5 kolejnych kierowców podejrzanych o transport od granicy z Białorusią nielegalnych migrantów zatrzymała minionej doby policja w województwo podlaskim. Zatrzymani to 2 obywatele Niemiec i po 1 z Ukrainy, Białorusi i Szwecji. Łącznie przewozili 14 osób. Do zatrzymań doszło podczas kontroli drogowych w Szczytach, Dzięciołowie, Boćkach, Hajnówce, w podbiałostockiej Grabówce i w Rakowiczach, poinformował w niedzielę rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa. W samochodach kierowcy przewozili w głąb Polski w sumie 6 osób pochodzenia kurdyjskiego, 7 obywateli Syrii i Irakijczyka. Kierowców zatrzymano pod zarzutem pomocnictwa do nielegalnego przekroczenia granicy przez inne osoby. Jak podała podlaska policja, łącznie minionej doby przekazała ona Straży Granicznej 41 osób, które wcześniej nielegalnie przekroczyły granicę. Od początku kryzysu na granicy z Białorusią było to w sumie 4355 osób.